Cześć kochani, tu Agnieszka i słuchajcie, robimy dzisiaj mierzymy, ale to jest trochę inne mierzymy, bo nie mierzę jakiejś konkretnej sieciówki, tylko mierzymy dzisiaj białe dżinsy, albo generalnie takie biało wpadające, powiedzmy w ten sposób. Słuchajcie, od jakiegoś czasu szukam idealnych takich białych dżinsów, ale zimowych. Na lato mam, natomiast tamte mają rozcięcia na kolanach, więc no dla mnie nawet wizualnie spodnie z rozwalonymi kolanami wywalonymi na wierzchu w zimie trochę to zgrzyta, więc stwierdziłam, że znajdę sobie idealne dżinsy białe właśnie, takie zimowe, takie cieplejsze. I tak, słuchajcie, postanowiłam zamówić, nie wiem ile ja tutaj mam par, chyba 6 par, tak? Czekajcie, zobaczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 par różnych dżinsów, różnych marek, z różnych miejsc i stwierdziłam, że pomierzymy sobie i zobaczymy, które z nich będą najfajniejsze i czy które rzeczywiście będą godne tego, żeby je zostawić. Także, jeżeli jesteście ciekawe, które najlepiej się sprawdzą, będziemy się im przyglądać dokładnie, na różne aspekty zwracać uwagę. Jeżeli jesteście ciekawe, które będą fajne, zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla Was ciekawy, będzie się Wam podobał, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i oczywiście śledzić mnie na Instagramie, jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie. I teraz tak, jak powiedziałam, mam spodnie z różnych miejsc i różnych marek, są też różne fasonowo, także tak naprawdę nie wiem, co będzie fajne. Zaczniemy od pierwszych. Pierwsze dżinsy, które mam, są białe, ale boję się, że się to wszystko przepali. Mam nadzieję, że nie. To są białe dżinsy z... już patrzymy, z Answear. Tak, to jest marka Answear. Ja je mam w rozmiarze L i tutaj mamy rozmiarówkę od XS do XL. I teraz tak, to jest taki denim, który jest dosyć cienki, ale nie bardzo. Wydaje mi się, że to może jest jeszcze kolekcja wcześniejsza, jakaś jesienna, nie taka typowo zimowa. Liczyłam troszkę na grubszy dżins, ale spoko. I one chyba mają też średni stan, z tego co pamiętam, natomiast to, co zwraca moją uwagę, jest kolor, bo nie wiem, czy to będziecie widzieć dobrze teraz, czy może później, jak będę je mierzyć, ale one, o, może jak je zegnę, to będzie lepiej widać, one mają aż taki niebieską poświatę, bo wiecie, są różne odcienie bieli tak naprawdę, z tym też mamy do czynienia i niektóre biele, jak się złoży na przykład materiał, to są takie kremowawe, coś takiego, a tutaj mamy aż taki, jak fluorescencyjne światło trochę mi się kojarzy, nie wiem, mam nadzieję, że to będzie widać. Tak, także to jest taki odcień bieli i to są po prostu rurki. One mają jakieś tutaj wytarcia też troszeczkę, no cóż, najlepsze jakie znalazłam na Answear, szczerze mówiąc, i takie nogawki wystrzępione na dole. Także to jest mój numer jeden. Zobaczymy, czy będą prześwitujące, jak będą leżeć, jak się będą układać, jak są odszyte. Także oglądamy jedynkę i doradzajcie mi oczywiście, które według Was powinnam z tych dżinsów zostawić, a które oddać, czy może wszystkie oddać, czy może zostawić więcej niż jedną parę. Aczkolwiek ja się nastawiam na jedną parę, taką the best of the best, jaka tutaj dzisiaj będzie. Także na początek mierzymy Answear i dawajcie znać, co sądzicie. Dobra, zaczynamy w takim razie mierzenie i będę mierzyć dzisiaj, wiem, małe tło, dziwnie może to wygląda, ale nie za bardzo mi się też większe tutaj by zmieściło, to raz, a dwa, no nie chcę mierzyć na tle mojej zwykłej białej ściany, no bo białe dżinsy na białej ścianie, no to by to było trochę słabe chyba. No i słuchajcie, założyłam te answerowe dżinsy i powiem Wam, że one są bardzo przyjemne, jeżeli chodzi o to, jak się układają na sylwetce, w sensie nie wizualnie, tylko są, no, inaczej, są po prostu bardzo wygodne. Może powiem w ten sposób, czekajcie, muszę sprawdzać, czy mi łapie twarz. Dalej, łapie, tak, dobrze, bo ten aparat jest jeszcze, wiecie, nie znam go dobrze i po prostu chcę, żeby się, nie chcę, żeby się tam rozmazał, a jest autofokus, zazwyczaj nagrywałam na starym aparacie, na stałym fokusie, jak byłam od Was daleko, bo mi nie łapało trackingu po prostu twarzy, a tutaj łapie, więc muszę, że tak powiem, się upewniać, czy na pewno. No i one wyglądają w ten sposób. I popatrzcie, co się tutaj dzieje. Nie tego się spodziewałam. W sensie jak stoję, to tego nie widać, ale jak zegnę nogę, to tu się robią dziury po prostu w nich. Są bardzo wygodne, rozmiarowo, no powiedziałabym, że też są dobre. Są bardzo wygodne, może są minimalnie w pasie ciaśniejsze, ale nie są za ciasne, nie na tej zasadzie. Takie, że trochę przylegają bardziej może niż powinny, ale nie są niewygodne, są fajne, natomiast one na pewno też się troszkę rozciągną w pasie, wiadomo. No i wyglądają w ten sposób.
I to, co jeszcze widzę, to to, że one się troszkę zwijają. Wiecie, jak jest za cienki czasem materiał na spodniach, które są obcisłe i ma w składzie troszkę więcej elastanu, również może tak być, niekoniecznie w tych tak jest, ale tak może być, to często się dzieje tak, że tutaj na tych szwach, widzicie, co się dzieje? To się marszczy. Spróbuję podejść z moją twarzą przybliżoną do Was i Wam to pokazać. To się po prostu marszczy tutaj. Troszeczkę. Tak, także tak wyglądają. Może nawet z takiej odległości Wam pokażę. Z tyłu są takie i teraz, aha, i teraz na pewno już nie widać mojej twarzy, więc dobra, pokażę Wam ten tył od razu. I tak się układają na pupie. Ja tego nie widzę, Wy to widzicie, ja sobie po prostu zobaczę na jak będę montować film. Tak, a teraz wracam do tyłu i zobaczymy je tak, bo chcę zobaczyć, wiecie, czy nie są prześwitujące. Mam cielistą bieliznę, ale wydaje mi się, że nie są prześwitujące. I zastanawiam się, czy to czasami nie wynika z tego, że mają taki niebieski właśnie... To coś, że odbijają w jakiś inny sposób światło i dzięki temu nie są prześwitujące, mimo że wcale nie są jakieś wyjątkowo grube. Także takie są. Co sądzicie? Dla mnie nie, wiecie, bo po prostu bardzo mi przeszkadza to, że one się tutaj marszczą. Za bardzo się marszczą, jak dla mnie. I wydaje mi się, że też odznacza się trochę nierówna faktura skóry, no nazwijmy to po imieniu celulit, przez to, że są takie cienkie. Także nie, te mnie nie satysfakcjonują. Aczkolwiek długość jest dobra. Tak jakby wszystko w miarę mi się podoba, natomiast mam wrażenie, że po prostu widać mi fakturę skóry i troszkę za bardzo mnie denerwuje to, że się tak ściągają na szwach. Także one będą wracać. Co sądzicie o nich w ogóle? Obracam się, teraz mogę być niewyraźna, idziemy dalej. Druga para, którą mam, to są spodnie z Zary z kolei, rurki z Zary. I tutaj już materiał jest trochę grubszy i one są chyba gładkie zupełnie, a nie, też mają jakieś takie jakby, nie wiem, nie zmechacenia, kurczę, wiecie, o co mi chodzi. To nie jest dziura, tylko takie trochę poszarpane na powierzchni. Przynajmniej tak to wygląda. I tutaj mamy rurki. Te z kolei są wykończone w ten sposób, że przód jest trochę krótszy i mamy taką jakby zakładkę, coś w tym stylu na tył. Dziwnie to wygląda, ale nie jest to coś, co by mi przeszkadzało. I tutaj mamy mid-rise skinny fason, czyli średnia talia i wąskie. I to są 40. I one kosztowały 49,90. Przy tych pierwszych answerowych nie pamiętam ceny, więc Wam nie powiem. Musicie sobie sprawdzić w linkach, bo będę miała, będą linki wszystkie w opisie. Także tutaj mamy coś takiego. I tu już są właśnie jeansy w odcieniu białym, ale jak je złożymy, to jest tak kremowawo lekko. Widzicie, pokażę Wam, żebyście widziały różnicę. Widzicie? Mam nadzieję, że tak. Że jest różnica, mimo że to jest biel i to jest biel, to po prostu jest inny odcień. Także tak wyglądają. Z tyłu mają takie normalne kieszenie, no są po prostu najprostsze chyba jak się da, tak mi się wydaje. I właśnie też rurki. Tutaj, tak jak powiedziałam, ten materiał jest troszkę grubszy. Zobaczmy, czy znowu, czy prześwitują, czy dobrze leżą. Sprawdźmy po prostu, jak one będą wyglądać. Wiecie co, jakie jaja, padła mi bateria. W aparacie, tym nowym, trochę starszy, Gracjan wziął do studia, więc go nie mam i zostałam z tym najstarszym aparatem, tak czy siak. Także powrót do korzeni. Słuchajcie, spodnie z Zary. I pierwsze, co widzę i co zwraca moją uwagę bardzo mocno, to jest to, że popatrzcie, tutaj nawet kieszenie prześwitują, więc one są prześwitujące mocno. Zobaczymy w ten sposób. Tak, słuchajcie, ja mam cielistą bieliznę, ciemniejszą od mojej karnacji, bo ciężko znaleźć taką jasną jak mój tylek, za przeproszeniem. No chyba, że białą prawie, ale takie nie lubię. To nawet tutaj widzę, jak się majtki odznaczają pod cieliste. Także one są prześwitujące, one się nie sprawdzą. I znowu mamy bardzo podobną sytuację jak w tych answerowych, że trochę za cienki materiał i mam wrażenie, że się odznacza znowu faktura skóry, aczkolwiek wydaje mi się, że na pupie nie leżą źle. Chociaż coś tu się marszczy z jednej strony też. Ale znowu przy szwach jest ten sam problem. No tak to jest właśnie przy cieńszych jeansach. Jeżeli chodzi o długość, to są spoko. Nawet to wykończenie na dole też jest dla mnie ok. Nie przeszkadza mi, jest fajne. Teraz jest też pewnie trochę gorszy dźwięk, bo ten stary aparat ma najgorszy mikrofon jak się da, no ale trudno. Także
tak się prezentują. Pokażę Wam to z przodu, o. Mam nadzieję, że zobaczycie, że po prostu tutaj, czekajcie, włożymy tą bluzę może, widać tutaj nawet kieszenie, widać rozporek, tu gdzie jest podwójna tak jakby warstwa materiału. Także one też nie przejdą i też będą szły do zwrotu, aczkolwiek już jest bliżej, powiem tak, jest bliżej niż dalej, no bo są praktycznie gładkie, nie ma tych dziwnych rzeczy na kolanach, tutaj są jakieś takie jakby mini przetarcia, ale one są praktycznie niewidoczne, także no to też nie są tym, czego szukałam. Kolejna para to już jest taka biel, ale bardziej kremowa, tak mi się wydaje. I zobaczmy, co tutaj mamy. I to jest Medicine. Medicine rozmiar 38. Jesus! What the... Czy Wy to widzicie na tym guziku? Nie przybliżę Wam, bo się przepali przez lampę. Ale tu jest pożółkłe całe dookoła. Dookoła guzika, ale jaja. Ale dziwnie to wygląda, jakby zardzewiały był guzik? Nie, tutaj też coś takiego jest. Może to tak ma być, ale to jest takie... Przy niciach to jest. No, ale dziwnie. Nie no, to jest... Nie wiem, pokażę Wam może tak jeszcze, o. Jakoś tak zagnę bokiem trochę. Może to będzie widać. No dla mnie to jest dyskwalifikacja, bo takie rzeczy się nie powinny dziać w ogóle na białych dżinsach. Ale dobra, zmierzymy je i zobaczymy chociaż fasonowo, jak wyglądają. Rozmiar 38, tak jak powiedziałam. I tutaj mamy fason straight, czyli prosta nogawka. Jeżeli chodzi o denim, to wydaje mi się też podobny do tego z Zary. Taki troszeczkę grubszy, ale nie bardzo gruby, nie taki jakoś strasznie zimowy. Kieszenie wyglądają w ten sposób. Tak, trochę jestem taka... Zbiło mnie to stropu, chyba widać po mnie. Zbiło mnie to stropu, że coś jest z nimi tak z buta nie tak. Dziwne, że tak przyżółkłe jest. Może jakieś są mega stare, z jakiejś mega starej kolekcji. Nie wiem, o co chodzi. No ale takie rzeczy się nie powinny dziać. Mam nadzieję, że to widzicie. No nie wiem. Dobra. W każdym razie nogawki są proste w nich i znowu takie wystrzępione lekko. Także zobaczmy, jak one wyglądają i jak, że tak powiem, zarówno fasonowo, jak i od strony praktycznej się na sylwetce układają. Dobra, to teraz zapinam te medicyny i kurczę. Wiecie co, jak ja tu wziąłam rozmiar jeszcze raz? 38. One by były fajne w 36, bo to co prawda jest fason straight i one są proste, ale one mają dużą rozmiarówkę i jakby były mniejsze, to by mogły wyglądać fajnie i one wyglądają fajnie. Podoba mi się, jak leżą. Pokażę Wam w ten sposób, może z bluzą. Podoba mi się, jak leżą, ale mogłyby być po prostu ciaśniejsze trochę, chociaż kurczę, tak też dobrze wyglądają. Ale żal, że mają jakieś takie właśnie dziwne ciapy, to wygląda jakby taki od rdzy się zachlapało, dziwne to jest, ale same w sobie, no, są proste, są luźne, podobają mi się, szczerze mówiąc. Zastanawiam się, czy nie oddam tej pary i nie zamówię sobie po prostu kolejnej, o ile będą, natomiast tak, no, ale przyjrzyjmy się im, bo ja już się tutaj napalam, a nie wiem, jak jest z resztą. Jeżeli chodzi o prześwitywanie, to na pewno widzę tutaj linię bielizny, ale to dlatego, że mi się zawinęła bielizna bez szwowa. Natomiast wydaje mi się, że nie są jakoś wyjątkowo prześwitujące. Spoko są. Może to by się, kurczę, sprało. Są takie luźniejsze, widzicie? Tutaj też są luźniejsze po prostu. Ale moim zdaniem wyglądają bardzo fajnie. Nie wiem, jakoś tak dobrze się czuję w takim stylu, w takich luźniejszych w tym momencie. Jakoś bardziej mi to leży niż te rurki. Co sądzicie? Dawajcie znać, koniecznie. Co myślicie o takiej wersji białych spodni, że są właśnie luźniejsze trochę. Patrzymy, tu się trochę to wszystko tak zgina, niepotrzebnie może. Może, nie wiem, no nie no, zginają się, mogłyby być prostsze. To może jednak nie, nie wiem. Po prostu dajcie mi znać, co sądzicie. Podobają mi się bardzo z przodu, jak leżą. Są takie niezobowiązujące, ja bym tak powiedziała, takie chill. Dobra, słuchajcie, zastanowię się po prostu, co z nimi zrobić. Może się doradzę jeszcze tam, ale no podobają mi się, kurczę. Przód mnie kusi bardzo. Piszcie mi koniecznie, co sądzicie. Idziemy dalej.
Kolejna para. Kolejna para to jest coś, co dopadłam na Zalando Lounge. Spróbuję Wam ten fason znaleźć, może na jakiejś stronie Levisa, może gdzieś indziej, bo jak wiadomo Zalando Lounge jest takie, że tam po prostu są krótkie akcje wyprzedażowe i potem te rzeczy się znikają. Tak, ale spróbuję Wam znaleźć ten fason, jakby co. 721 High Rise Skinny, 28x30. I to są grubsze już białe dżinsy. To jest taki denim typowo zimowy, powiedziałabym. Taki jak mam w tych moich ukochanych czarnych spodniach z Zary, czarnych dżinsach. I teraz tak, czyli mamy wysoki stan w tym momencie. I one są zupełnie gładkie i są wykończone tak totalnie, totalnie zwyczajnie. No takie typowe dżinsy. Co mi się, widzę, podoba, to to, że popatrzcie, metka Levi's jest biała. Też. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Wam pokazywałam moje spodnie z H&M, takie jasno-niebieskie dżinsy, które bardzo lubiłam i w praniu one miały tu skórzaną metkę, taką wiecie, brązową, rudawą, typową, jak są często przy dżinsach. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to po prostu zafarbowało mi całe spodnie dookoła. Także tu się cieszę, że metka jest inna. Nie zwróciłam uwagi, kurczę, na te metki wcześniejsze. Zobaczymy. I tutaj, o, widzicie? Jest metka Levi'sa, ale nie ma napisu Levi's w ogóle. Bo tylko jest R-ka sama. Bo przy niektórych produktach Levi'sa, nie wiem od czego to zależy, ale właśnie wszywają takie metki. To gdzieś nawet czytałam informację na jakiejś stronie, nie wiem, czy gdzieś nie na Zalando właśnie, czy Zalando Lounge, czy na Answer, że niektóre tak jakby egzemplarze mogą mieć wszyte inne metki. Nie wiem, o co chodzi. No, także takie są. I to są chyba rurki też tak, z tego co widzę. Rozmiar nie wiem, czy będzie dobry. Zobaczymy. Także mierzymy. Dobra, pora na te Levi'sy teraz. Gracjana jak zwykle wodę leje w łazience, jak zagrywam. On jest po prostu niezastąpiony. Słuchajcie, te Levi'sy i teraz tak, rozmiarowo są dobre, są idealne po prostu. Mamy tutaj wysoki stan, rozporek jest dosyć długi, więc tutaj nam się tak nieuzewnętrznie, nie uwidacznia, wiecie, nie idzie w oczy. Ta część ciała po prostu. Na nogach układają się fajnie i to jest już grubszy jeans, może dlatego. Marszczą się troszeczkę na szwach, ale to troszeczkę, to tak jakby nie może być tutaj, to by musiała być deska wszyta, żeby było proste, wiadomo. Ale no zdecydowanie lepiej niż w tych poprzednich. Grubość materiału ma znaczenie. Czy widać kieszenie? Nie ma kieszeni. W sensie takie są, króciutkie, ale dziwnie. Wydaje mi się, że minimalnie może je widać, natomiast bielizna nie prześwituje. Totalnie nie, przynajmniej z przodu. Nie, nic nie prześwituje chyba. Znowu mam zagięte majtki, ale generalnie wydaje mi się, że tak, że nie są prześwitujące. Na nogach z tyłu też się świetnie układają moim zdaniem. Wiadomo, że tu się zmarszczą pod pupą, tu się zmarszczą u mnie, bo zawsze mi się tu marszczą spodnie, taką mam budowę pod kolanami, ale są spoczy. No, the best jak na razie. Chociaż te z Medicina, kurczę, też mi się podobało jak z przodu leżą. Ale te są najlepsze. To jest 30 długość, czyli krótkie tak naprawdę. A popatrzcie, one są do kostki. Ja mam 1,70 m, więc to jest taka długa rozmiarówka. Długa 30. Podwinę je i zobaczymy, jak będą wyglądały podwinięte. Są wykończone takim normalnym oprzyciem, co się rzadko zdarza teraz. Takie tradycyjne, powiedziałabym, oprzycie. No, tak nawet lepiej. Jeszcze jak to ułożę równo w miarę. Tak, także te mi się najbardziej podobają. Nie odznacza się z tyłu nic, wydaje mi się. Może gdzieś tam minimalnie, ale nie no. Jednak, kurczę, cena i jakość takich marek denimowych, no, jak na razie przebija to, co widziałyśmy wcześniej. Jednak takie spodnie chyba to są po prostu takie spodnie. Takie marki, które robią dżinsy, w tym się specjalizują, no to chyba jednak coś w tym jest, że się w tym specjalizują, bo ja czuję tak jakby jakość lepszą od razu niż ta sieciówkowa. Fajne są. Wiecie co? Jak na razie te są numerem jeden. Co sądzicie? Jeszcze Wam tak pokażę może z tyłu jak wyglądają i też wydaje mi się, że zgrabnie na pupie w miarę wyglądają. No, są te beściackie. Tak, także z tymi jestem na tak. I te jak na razie są najlepsze i 99% zostają. Dawajcie znać, co o nich sądzicie. Idziemy dalej. I ostatnie, które mam, one już nie są tak stricte białe, tylko to jest takie ecru. Ale stwierdziłam, że złapią się w tą kategorię. Mogą być też tym, czego szukam. I tutaj mam 40. Mam Uncle High Waist Mango.
i te akurat zamówiłam też na Answerze, no bo jak zamawiałam i Answerowe, i Medicinowe, no to stwierdziłam, że spróbujemy też te. I to są mam jeansy 40 i wydaje mi się, że one są ogromne, ale nie jestem pewna. Może to jest akurat fason, który będzie dobrze leżał. Kosztują 30 euro tu jest, a chyba 140 zł, o ile dobrze pamiętam, ale wiecie, zawsze na tym Answerze są jakieś zniżki. Tak, także coś takiego jeszcze. Tak jak powiedziałam, no kolor tutaj jest trochę inny, troszeczkę mniej biały, ale jak dla mnie mógłby też przejść po prostu zamiast takiej czystej bieli, może się sprawdzić. I tu mamy takie, czekajcie, żeby znowu nie przepalało, przeszycia. Przeszycia nitki są takie jakby złote, w sensie one nie są złote, ale mają taki kolor złotawy. Więc coś takiego. Wydaje mi się, że te są szerokie i szczerze mówiąc jakoś... Tak najmniej chyba mnie przekonują z tych wszystkich, przynajmniej na razie. Wy już wiecie, bo już widziałyście mierzenie, jeszcze nie mierzyłam, także nie wiem, co to będzie. Anyway, takie, ostatnie, mam jeans. Fason, którego nigdy nie lubiłam, ale może akurat te spodnie to zmienią. Mierzymy. Myśleć? Chyba nie. Tak jakby fason nogawek, chyba nie. Może jakbym je zamówiła w mniejszym rozmiarze i wiecie, tak żeby to był taki slim mam, to może tak. No bo tutaj worecek, te nogawki są takie dosyć luźne. Spróbuję je podwinąć, może to coś, wiecie, zmieni na tyle. Ale nie, bo one już same w sobie mają taką długość, zrobią się rybaczki. Chociaż w sumie lepiej to wygląda, jak podwinęłam teraz, ale i tak. O nie. Nie. Zdecydowanie. Na pupie? Nie widzę. Wy widzicie. Ale nie. Jednak moja niechęć do fasonu mam jeans trwa w dalszym ciągu. Nie, po prostu może wiecie, to jest wiadomo też kwestia gustu. No nie podoba mi się. Po prostu. Będą osoby, które pewnie przyjdą, obejrzą ten film i powiedzą, że w tych wyglądam najlepiej, bo najbardziej lubią taki fason i taki look, a ja nie. I nie czuję się w nich spoko. Ani trochę. Tu mi się najbardziej nie podobają. Taki, no, to nie mam, tylko daddy, bardziej bym powiedziała, tak patrząc na budowę tutaj. Dobra, moi drodzy. To było wszystko, wszystkie spodnie. Co sądzicie? Które? Ja jestem za Levi'sami. I zostawię je na, tak jak powiedziałam, na 90-99% zostają Levi'sy. Bardzo mi się podobały też te z Medicina. Te, gdyby były rozmiar mniejsze, spoko. Zara i Answer też spoko, ale są trochę za cienkie i trochę za bardzo się marszczą. Także Levi's to jest mój numer jeden w dzisiejszym filmie. Także udało mi się chyba znaleźć te idealne białe jeansy na zimę. Tak myślę, przynajmniej z mojej perspektywy. Dawajcie znać, co sądzicie, które się Wam najbardziej podobały, albo możecie też, możecie też pisać, słuchajcie, jeżeli znalazłyście gdzieś fajne jeansy białe, właśnie takie zimowe, to możecie pisać, możecie podlinkowywać też, bo może któraś z Was szuka na przykład, może akurat te, które ja znalazłam, nie będą dostępne, tego jeszcze nie wiem, może któraś z Was szuka, także możemy sobie wzajemnie po prostu pomagać. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy, że się Wam podobał, jeżeli tak, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!